Jak powiedzieć po niemiecku szkoda, niedowiary? Zobaczymy. O tym wszystkim opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! Zgodnie z Waszymi prośbami, które zawarliście w ankiecie, w postach, w dzisiejszym nagraniu przygotowałem 50 krótkich, praktycznych zwrotów w języku niemieckim, które powinien znać każdy z Was, niezależnie od tego, czy jest dopiero na początku swojej przygody z tym językiem, czy jest już zaawansowanym użytkownikiem mowy Goethego. Także jeszcze raz dziękuję za Wasze odpowiedzi, a my rozpoczynamy sobie od dwóch zwrotów, których używamy zawsze na powitanie. Pierwszy z nich to wie geht's, czyli co słychać? Wie geht's. Możemy dodać jeszcze zaimek osobowy dir. Wie geht's dir. Co słychać u ciebie? Wie geht's dir. Zwrot numer dwa. Was gibt's Neues? Co nowego? Was gibt's Neues? A teraz dwa zwroty, których użyjemy na pożegnanie. Mach's gut, czyli trzymaj się. Mach's gut. Możemy też powiedzieć bis dann lub bis bald. To potem, to później. Bis dann, bis bald. Teraz dwa zwroty, za pomocą których możemy wyrazić naszą aprobatę dla czyjegoś pomysłu, zgodzić się z czymś. Pierwszy z nich to einverstanden. Zgoda. Einverstanden. To krótka forma. Możemy także powiedzieć ich bin damit einverstanden. Jestem z tym zgodny. Ich bin damit einverstanden. I drugi zwrot. Ich stimme dir zu. Zgadzam się z tobą. Ich stimme dir zu. Jeśli natomiast jest nam przykro z jakiegoś powodu, mówimy wtedy es tut mir leid. Es tut mir leid. Teraz kilka zwrotów z przyimkiem zu, takich bezokolicznikowych. Na przykład trudno powiedzieć. To po niemiecku schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Trudno uwierzyć, nie do wiary. To kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że mamy dużo do zrobienia, możemy krótko powiedzieć viel zu tun. Viel zu tun. Możemy także dodać do tego czasownik mam dużo do zrobienia, mam dużo pracy, mam dużo roboty. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Zwrotu bezokolicznikowego z zu użyjemy także, chcąc powiedzieć nie ma za co. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Inne formy nie ma za co to gern geschehen. Gern geschehen. A także keine Ursache. Keine Ursache. Zastanawialiście się pewnie niejednokrotnie, jak zapytać po niemiecku czyja kolej. Powiemy to w następujący sposób. Wer ist dran? Wer ist dran? I możemy odpowiedzieć ich bin jetzt dran. Teraz moja kolej. Ich bin jetzt dran. Teraz dwa zwroty z przyimkiem auf. Auf diese Art und Weise. W ten sposób. Auf diese Art und Weise. I auf keinen Fall. W żadnym wypadku. Auf keinen Fall. Teraz przejdźmy do kilku potocznych zwrotów w trybie rozkazującym. Zaczynamy od los geht's. Czyli chodźmy, zaczynajmy. Los geht's. Ten zwrot zawsze możemy zastosować, kiedy coś rozpoczynamy, tak? Kiedy mamy zamiar się gdzieś ruszyć, zacząć coś robić. Następnie sag mir Bescheid. Daj mi znać. Sag mir Bescheid. Red kein Quatsch. Nie gadaj bzdur. Red kein Quatsch. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć do kogoś, żeby nie był na nas zły, użyjemy zwrotu sei nicht böse. Nie bądź zły. Sei nicht böse. Przywołując kogoś do siebie, powiemy komm mal her. Chodź tutaj. Podejdź tutaj.
cum malhea. Jeśli nie życzymy sobie czyjegoś towarzystwa, możemy po prostu powiedzieć lass mich in ruhe. Zostaw mnie w spokoju. Lass mich in ruhe. Jeśli natomiast gościmy kogoś, tak, i chcemy, żeby poczuł się u nas dobrze, powiemy mach es dir bequem. Rozgość się. Mach es dir bequem. A jeśli częstujemy go czymś, powiemy greif bitte zu. Częstuj się. Greif bitte zu. Jeśli chcemy, żeby ktoś na nas poczekał, powiemy warte mal. Zaczekaj. Warte mal. Jeśli natomiast ma się pospieszyć, powiemy beeil dich. Beeil dich. Pospiesz się. Wskazując coś komuś, powiemy schau mal. Albo guck mal. Popatrz. Popatrz noże. Schau mal. Guck mal. Jeśli prosimy kogoś, żeby usiadł, możemy powiedzieć setz dich bitte. Usiądź proszę. Setz dich bitte. Jeśli natomiast nie mamy humoru do żartów albo sytuacja jest bardzo poważna, zawsze możemy użyć zwrotu Spaß beiseite. Żarty na bok. Spaß beiseite. Teraz kilka zwrotów takich życzeniowych, kiedy chcemy komuś coś pożyczyć. Na przykład dobrej zabawy powiemy viel Spaß. Viel Spaß. Będziemy tutaj używać przysłówka viel. Jeśli natomiast na przykład życzymy komuś powodzenia przed egzaminem, możemy powiedzieć viel Erfolg. Viel Erfolg. Jeśli ktoś jest chory i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, powiemy gute Besserung. Gute Besserung. I ze zdrowiem jest także związane słówko Gesundheit, którym zareagujemy, jeśli ktoś kichnie. Gesundheit. Na zdrowie. Jeśli ktoś wybiera się w podróż, wtedy możemy użyć zwrotu gute Fahrt. Szerokiej drogi. Gute Fahrt. Siedząc przy wspólnym stole, przy posiłku i życząc smacznego, powiemy guten Appetit. Guten Appetit. W niektórych sytuacjach możemy powiedzieć także Mahlzeit. Mahlzeit. Na przykład wtedy, kiedy wchodzimy do kantyny zakładowej, tak, i dosiadamy się do stolika. Teraz cztery zwroty z zaprzeczeniem kein, keine. Jeśli na przykład chcemy do kogoś powiedzieć nie bój się, możemy to wyrazić bardzo krótko. Keine Angst. Keine Angst. To samo dotyczy na przykład sytuacji, kiedy pocieszamy kogoś. Nie martw się, spokojnie, będzie dobrze. Możemy wtedy powiedzieć keine Sorge. Keine Sorge. Jeśli natomiast nie mamy o czymś pojęcia, powiemy po prostu keine Ahnung. Keine Ahnung. Jeśli natomiast ochoty, wtedy mamy dwie możliwości. Albo keine Lust lub keinen Bock. I tutaj też możemy sobie dołożyć oczywiście czasownik. Ich habe keine Lust. Nie mam ochoty. I bardziej potocznie. Ich habe keinen Bock. Nie mam ochoty. Pocieszając kogoś, możemy powiedzieć także Kopf hoch. Głowa do góry. Kopf hoch. Teraz dwa zwroty, które możemy usłyszeć na przykład w sklepie ze strony ekspedienta, ekspedientki lub zwrot, którego możemy sami użyć w restauracji. Was darf es sein? Co podać? Was darf es sein? My natomiast możemy, dając kelnerowi napiwek, powiedzieć es stimmt so. Reszty nie trzeba. Es stimmt so. Schauen wir mal to zwrot, którego używamy, chcąc powiedzieć zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Schauen wir mal. Natomiast jeżeli mówimy być może, wtedy zastosujemy zwrot mag sein. Mag sein. Was weiß ich? Czy ja wiem? Was weiß ich?
Es ist schade to z kolei zwrot, który oznacza szkoda. Es ist schade. I na koniec zwrot, którego po prostu użyjemy, jak coś skończyliśmy. Chcemy komuś to zakomunikować. Powiemy krótko schon gemacht. Zrobione. Skończone. Schon gemacht. To tylko niektóre oczywiście z przydatnych, praktycznych zwrotów, które wybrałem na potrzeby tego vloga. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście będę tradycyjnie wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału, a my widzimy się już wkrótce, w kolejnym nagraniu. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.